W minioną niedzielę w hali przy ulicy Świętokrzyskiej nie brakowało siatkarskich emocji. W ostrowieckim turnieju Świętokrzyskie Mini Volley Cup 2022 udział wzięło około 150 młodych zawodniczek z całego województwa. Jeśli tylko możemy, to we wszystkich, które są dostępne, jeździmy i bardzo chętnie dzieci się uczą wtedy. Rywalizują ze sobą na fajnych zasadach, uczą się tego odporności na stresu, także super, super sprawa takie zawody. Zawodniczki rywalizowały w czterech kategoriach: singli, dwójek, trójek i czwórek. Gramy systemem brazylijskim z uwagi na to, że jest bardzo dużo zespołów, więc no nie mogliśmy sobie pozwolić na zrobienie grup. Polega to na tym, że jest drabinka, prawda, i no niestety po dwóch przegranych meczach w turnieju się odpada z niego. Single polegają na tym, że dwoje dzieciaków naprzeciwko siebie gra jeden na jednego, prawda. Może grać oczywiście na trzy, nie może piłki już łapać, więc są już to podstawy siatkówki, ale to jest taka najniższa kategoria w mini siatkówce. Dziewczyny miały swoje powody, dla których rozpoczęły treningi. Ja lubię dużo wyzwań i kocham sport. No i tak samo jak Nela, też lubię wyzwania. Ja też i, jest tak, i są takie emocje. Mnie mama namówiła, bo była kiedyś też siatkarką. Jest tu dużo zabawy. A ja to nawet nie wiem czemu. Ja zauważyłam, że moje koleżanki zaczęły grać w siatkówkę, to dołączyłam do nich i tak to się zaczęło. Ja, bo moja koleżanka nie miała par na turniej i dołączyłam do niej. Wiedzą również, co muszą poprawić w swojej grze. Czasami serwy nie wychodzą, bo to jednak czuli się starsze. Na trzy podania. Ale to trenujemy i wyćwiczymy. Bardziej doświadczone zawodniczki, które trenują już od kilku lat, mogą pochwalić się pierwszymi sukcesami. Myślimy, że dobrze, bo ostatnio graliśmy Mistrzostwa Kielc w naszej szkole. Zajęliśmy na pierwsze miejsce, ale jeszcze będzie rewanż. Ostatnio na Kinderze też zajęliśmy pierwsze miejsce i no, wydaje mi się, że nie jest jakoś źle. Dla młodych zawodniczek turniej taki jak Świętokrzyskie Mini Volley Cup 2022 to przede wszystkim szansa na zdobycie cennego w sporcie doświadczenia. Ja na przykład przed meczami albo w trakcie meczu bardzo się stresuję, ale staram się to opanować i też dzięki mojej drużynie jest lepiej i po prostu się nie stresuję. Ja na przykład nie myślę o tym, wszystko z siebie rzucam, idę i myślę o dobrej zabawie. Gra i ten stres jakoś zniknie. Dla mnie pierwszy mecz jest po prostu najgorszy i tyle. A następny to już no, coraz lepiej. Tak. Czy wśród 150 zawodniczek, które w niedzielę rywalizowały w Ostrowcu, znajdzie się przynajmniej jedna, która w przyszłości zagra w reprezentacji Polski? Młode siatkarki na razie nie wybiegają aż tak daleko w przyszłość. Ja podchodzę do tego bardziej jako do dobrej zabawy. Ja w sumie tak mam obojętny z tym, ale bardzo sprawia mi przyjemność granie w siatkówkę. Też mi sprawia przyjemność, ale nie biorę to jako przyszłość, żebym grała. Ja dla zabawy bardziej. I przede wszystkim na dobrej zabawie opierał się turniej rozgrywany w Ostrowcu Świętokrzyskim.